drogi księże, drogi bracia i siostry, witamy wśród nas księdza arcybiskupa w naszym domu, domu miłosierdzia. Сьогодні є світовий день хворих через заступництво Пресвятої Діви Марії Лурдської. Молимося за всіх, які разом з цією церквою через заступництво Божої Матері просять Господа про потрібні благодаті, ласки, здоров'я. А також молимося за всіх, які опікуються найбільш потребуючими допомоги, хворими, слабкими людьми нашої архідіецезі. Такий день є перенесений на липнець, де ми громадимося в Тартакові, в нашому санктуарі Матері Божої, uzdrowienia chorych. Miłosierny Boże, przyjdź z dopomogą w naszej niemocy, żeby ona tak i zwalać. I dał Adam nazwę wsiakiej skotyni, wsiakomu ptastwu niebieskiemu i wsiakomu zwierowi polowi. Szczęśliwy Ty i bude Tobie dobre. І вийшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не міг утаїтися. Отче Святий Франчишек з оказії дзісінішого дня хворих написав: «Досвідчення хвороби справля, що відчуваємо нашу безрадність, а єдночасно вродзону потребу другого чоловіка. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach, a niekiedy przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych zdolności ani od naszego zatroskania. W takich okolicznościach życia staje dziś przed nami Jezus jako lekarz, który leczy i to nie tylko z chorób ciała, ale także z choroby grzechu i włącza na nowo do wspólnoty ludu Bożego. Boimy się za chorych, a osobowo tych, jakie znajdują się od samodowy miłosierdzia. Niechaj one u swoich strażdaniach побачить Христа. Тебе просимо. Хай Ісуса кров'ю стане, хай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви. Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Послужи нам сьогодні і прости нам провини наші. Споможе тобі ласком Духа Святого. Pan, który odpuszcza ci grzech, niech cię wybawi, łaskawie podźwignie. Amen. Przez to święte namaszczenie, niech Pan swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi, łaskawie podźwignie. Amen. Przez to święte namaszczenie, niech Pan swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzech, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Łaskawie podźwignie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn
i Duch Święty. Przyjmij łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Amen. Chwała Chrystusa. Chwała Namiki. Przez to święte namaszczenie niech Pan spomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Amen. Ale jeszcze Pani żyje, trzeba się modlić i cieszyć się. Będzie dobrze. A siostry się tu opiekują, będzie wszystko dobrze. Tak, dobrze. Niech Pan spomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Ja tak pamiętam, że naставnik Mokrzycki jak raz wchodził na około kościoła i to wszystko tam robił. Święcie. Tak to wszystko pamiętam, że tak było. Oczywiście było, tak. A teraz Mikołaj tam rzecz ładnie pracuje. Amen. Pięknie. Teraz będzie komunia święta. To jest...